To, co widzimy, nie napawa optymizmem. Coraz więcej podziałów między ludźmi, mnóstwo małych firm upada, a zmierzenie w stronę zwiększenia podatków nie polepsza sytuacji. Ale pozwól, że powiem Ci coś ważnego. Te sytuacje, w których wszystko wydaje się walić, to czas, by powiedzieć stop. Zmieniam mindset, swoje życie i ludzi w najbliższym otoczeniu. Jak mówił Warren Buffett, jeśli będziesz czekać na ludziki, wiosna się skończy. Tak jak kopciuszek na balu, musisz zwrócić uwagę na jedno ostrzeżenie, bo inaczej wszystko zamieni się w dynię oraz myszy. Pan rynek jest po to, aby Ci służyć, a nie Tobą kierować. Strach jest największym motywatorem. Pozwala budzić Ci się rano i wziąć się w garść. Czy go wykorzystasz? Czy jak większość będziesz wolał płakać w poduszkę i mówić, że wszystko jest ukartowane? Dlatego jak rycerz na białym koniu przyszedłem Ci w tym pomóc. Wraz z Filipem Kowarskim stworzyliśmy odcinek z najlepszymi momentami z jego wywiadów, gdzie wypowiada się m.in. Sławek Mencen, Filip Konieczny i wiele, wiele więcej. A więc przechodzimy do pierwszej zasady, czyli zrób zapasy na cięższe czasy. Uważam, że każdy powinien się zastanowić, jak bardzo komfort jego życia zależy od tego, czy jest prąd, czy jest gaz, czy jest węgiel. Tak? Powinniśmy być jak najbardziej niezależni od tego. Jeżeli ktoś ma dom, niech pomyśli, czy jest w stanie zrobić jakieś zapasy. Nie wiem, czy być może jakiś agregat prądotwórczy jest w stanie sobie kupić, czy jest w stanie przetrwać ileś czasu, jeżeli gazu nie będzie, albo jeżeli prądu nie będzie. Musimy się po prostu przygotować na najgorsze. Zrobienie nawet jakichś głupich zapasów jedzenia, takiego, którego się szybko nie psuje, to naprawdę nie jest wielki koszt, a może nam życie uratować, jeżeli zrobi się wyjątkowo nieciekawie, bo nie wiemy, czego się spodziewać. I teraz nie chciałbym być w ten sposób zrozumiany, że ja tu snuję bardzo katastroficzne wizje. Większość ludzi ma ubezpieczenie na życie, tak? To znaczy płaci jakąś tam drobną kwotę co miesiąc czy co rok, w zamian za to, jeżeli umrze, to na przykład ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, z czego spłaci swój kredyt hipoteczny i rodzinny. Nie zbankrutuje zupełnie. I kiedy kupujemy ubezpieczenie na życie, to czy my przewidujemy, że zaraz zginiemy? Nie, ale to jest niewielka opłata w zamian za pewien komfort psychiczny. I podejdźmy do tego dokładnie w ten sam sposób. Jak mamy jakieś drobne zapasy jedzenia, mamy może jakiś agregat, mamy coś innego, co nam pomoże przetrwać najgorsze, to nie jest wielki koszt, a naprawdę życie może nam uratować w krytycznej sytuacji. Szybki przerywnik. Dla widzów mojego kanału przygotowałem specjalną wejściówkę na konferencję Flipy 2, która odbędzie się w sobotę i możesz się odebrać w linku poniżej. Masz możliwość odebrania biletu za friko. Nic nie tracisz, a zyskać możesz naprawdę wiele. Była taka historia kiedyś, że śmiano się, że ktoś inwestuje chociażby w garaże, które przenoszą na przykład 100 zł na miesiąc jeden garaż wtedy, w tamtych czasach. Nie będę mówił, kim była ta osoba, z której się śmiano, ale, ale tak. I była taka rozmowa, że kurczę, jeden garaż, który przynosi, będziemy mówili na dzisiejsze pieniądze, czyli jeden garaż przynosi Ci 200 zł na miesiąc, rok trzeba pracować, żeby taki garaż sobie kupić i to jest kompletnie bez sensu. I właśnie to jest ten bieda mental ludzi, którzy patrzą na to, że co mi zmieni 200 zł miesięcznie więcej, ja chcę teraz, zaraz, natychmiast chcę pieniądze, a prawda jest taka, że gdybyśmy kupowali taki jeden garaż rocznie, to po 10 latach mamy 2000 zł miesięcznie z tych garaży. Czyli dochodzimy do etapu, w którym garaże kupują nam dalej garaż rocznie, co roku kolejny i nasza emerytura się powiększa. I teraz pytanie, jak to jest, że kupno jednego garażu rocznie przynoszącego 200 zł miesięcznie, czyli 2000 zł miesięcznie po 10 latach z 10 garaży jest dla wielu ludzi czymś kompletnie głupim, a jednocześnie robienie 40 lat na emeryturę, która wynosi 2000 zł miesięcznie, jest czymś naturalnie akceptowalnym, bo patrząc na to czysto matematycznie, to idąc w stronę głupich garaży i kupowanie co roku jeden garaż przez 40 lat, mamy garaże, które będą nam przynosiły dzisiejsze 8000 zł na miesiąc. I z tym jest problem wśród biednych ludzi, ale problemem nie jest pracowanie te same 40 lat na 2000 zł miesięcznie emerytury, czyli to oznacza, że my pracujemy cały rok na to, żeby dostać 50 zł emerytury miesięcznie. To jest spoko, ale garaż za 200 nie. I o to właśnie chodzi, że ludzie biedni nie potrafią wyciągnąć tego horyzontu, spojrzeć, kim mógłbym być za 10 lat, jeżeli będę jakieś kroki, poczynię jakieś kroki i będę się ich trzymał. Oni chcą tu, teraz, w tej chwili, tu chcą wygrać totolotka, tu chcą wejść w rynek kryptowalut, a bo już rośnie,
to ja kupię i muszę z tego 1000 zł, który wpłaciłem, zrobić 100 000, bo inaczej to nie wypłacę tych pieniędzy, bo 10 000 dla mnie to jest na przykład za mało. Ale nie myślą te osoby o tym, że no te 10 000 to jest 10 razy więcej niż do tej pory oszczędziłeś w swoim całym życiu. Niestety, no trzeba się pogodzić z tym, tak, jestem biedny i teraz muszę zrobić wszystko, żeby nim nie być, ale to wszystko to nie oznacza, że mam grać jak głupek i stracić resztę pieniędzy i zachować się jak typowa biedna osoba. Zasada numer 3. Bądź wdzięczny za to, co masz. Żyję przyszłością. Żyję tym, co będzie, jakie cele osiągnę, w którym kierunku zmierzam, jednocześnie nie uświadamiając sobie, że już w tym momencie żyję życiem, którym kilka lat temu marzyłem. Czyli teraz żyję sobie, ale nie interesuję się tym, mimo że spełniłem swoje marzenia sprzed lat, ale już żyję przyszłością. Kiedy będzie dobry moment, żebyśmy zatrzymali się i powiedzieli: okej, jestem w super idealnej sytuacji, ja już nic więcej nie potrzebuję i teraz jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem. No, dopiero w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że możemy sobie coś takiego powiedzieć. Bardzo fajna książka, Psychologia pieniądza, polecam swoją drogą, dość niedawno wydana, powiedziała jedno zdanie, które tam usłyszałem i które idealnie tyczy się życia, finansów, pieniędzy, czegokolwiek, co w życiu dotkniemy. Moment, w którym stwierdzisz, że masz czegoś wystarczająco. Mam wystarczająco dużo pieniędzy. Jestem wystarczająco dobry, żeby coś zrobić. Będzie momentem, w którym zaczynasz dopiero żyć. Jeżeli czuję, że mam niewystarczająco pieniędzy, ciągle będę za nimi gonił i nigdy nie będzie dobrego momentu, żeby powiedzieć: ok, jestem już zadowolony. Zasada numer 4. Przestań bać się eksperymentować. Ja mam cudownych rodziców, wykształconych, bardzo pracowitych, ale oni nałożyli mi pewne ramy w życiu, że studia, powoli, logicznie i tak dalej. A poszedłem do pracy do osoby, która była od rodziców 10 lat młodsza i miała 10 razy większe sukcesy biznesowe, robiąc to po prostu. Kuba, zadzwoń do Indonezji, weźmiesz tak, 2 kontenery, takie mi zamów. Zadzwoń do Pakistanu, weź 1 kontener, z Chin weź 8. Na hale, chłopaki, wy to sprzedacie i zamów bilet do Chin, bo lecimy na targi. Ja mówię: Chryste Panie, ja mam napisać, że te 2 kontenery zamówiłem? Tak, tylko szybko. I okazało się, że idąc w inne środowisko, nie naukowców, nie inżynierów, tylko biznesmenów, dostajesz taki zastrzyk, że właśnie to nie jest takie trudne, jak ci w domu mówią. Bo często może tak być, że wiesz, powiesz w domu: no mamo, ja uzbierałem 9 000, to zainwestuję w złoto. O córciu, w złoto zainwestował pradziad i mu Niemcy ukradli. W życiu nie zainwestuję w złoto. No dobrze, to złoto nie. No to idzie kobitka, mówi: to słuchajcie, to ja kupię kawalerkę pod wynajem, bo to może będę miał na emeryturę, mam 30 lat, może się spłaci. Na kredyt? Po tobie jest. Bank splajtował w 2009 w USA, ludzie na bruku, będzie koniec świata. Zasada numer 5. Uświadamiaj ludzi w swoim otoczeniu. Jak najbardziej warto się starać. Warto się starać, to jeszcze warto uświadamiać wszystkich dookoła, żeby to się nie stało. Trzeba pamiętać, że tych ludzi, którzy niszczą klasę średnią, jest mniej niż nas. No i tylko i wyłącznie mogą to robić dzięki temu, że ludzie są mało świadomi. Więc no tutaj moje zadanie, twoje zadanie jest między innymi uczenie ludzi, rozwijanie, uświadamianie, ale ważne jest też, żeby każdy widz dookoła to mówił, nie wstydził się tego mówić, co się dzieje na świecie, co widzi, co obserwuje. Bo tak naprawdę no, nie mówienie niczego, no to jest bierność, przyzwalanie na to, co się dzieje. I mało tego, nawet jak macie gdzieś siebie, bo też ludzie mówią: a dobra, ja już swoje przeżyłem, pomyślcie o swoich dzieciach, o swoich wnukach, o dzieciach waszego rodzeństwa i tak dalej. Jaki świat im zostawiamy? Klasa średnia jest niszczona. Idziemy do komuny 2.0. Komuny 2.0, gdzie będą bardzo bogaci panowie, którzy rządzą tym światem, zarządzają nim, będą władali CBDCs i walutami, dzięki którym ludzie będą zniewoleni i będzie bieda. Bieda, która będzie po prostu pracowała. Zasada numer 6. Zmień swoje słownictwo. Póki ja nazywałem niejedzenie głodówką, to z czym ci się kojarzy głód? No z cierpieniem, z tym, że jestem głodny, że muszę coś zjeść. I dla mnie głodówka to była taka walka. Nie jem 3 dni i uważałem, że to jest coś wielkiego. W momencie, kiedy zastanowiłem się, że tak naprawdę głodówka to jest równie dobrze odpoczynek od jedzenia, że mogę sobie w tym momencie odpocząć, moje ciało może sobie odpocząć, moja głowa od myślenia, co zjemy, jak to przygotować, od przygotowywania, od przeżuwania, od strawienia, moje ciało sobie może od tego odpocząć. Ile jest jeszcze elementów? Zacznij zwracać uwagę, jak do siebie mówisz,
jak się komunikujesz z innymi. Na przykład, jeżeli ktoś na ciebie poczekał, spóźniasz się 5 minut, ja nie lubię się spóźniać, ale czasem się zdarza, to zamiast mówić, słuchaj, przepraszam cię, że się spóźniłem, od razu to daje, wiecie, niższą energię, już są przeprosiny, już jest takie głupia sytuacja. Dziękuję ci za to, że poczekałeś. Doceniam. Zobaczcie, jak zupełnie inna energia jest, a jest dokładnie ta sama interakcja. I my w wielu miejscach, czy ja w wielu miejscach, zacząłem się zastanawiać, co jeszcze wypowiadam, gdzie jeszcze się łapię, że mówię, że coś jest przymusem, że coś muszę, że coś powinienem. Gdzie są te sytuacje, że coś, ten komunikat, oczywiście nie mówię tutaj o jakiejś manipulacji, ale gdzie komunikat negatywny albo neutralny byłbym w stanie przekazać trochę bardziej pozytywnie i jakie słowa, jakie rzeczy ja sam do siebie mówię. Zasada numer 7. Odetnij się od zewnętrznych bodźców. Takie najbardziej przełomowe, duże rzeczy to wymyślam w zasadzie tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza, jak jadę samochodem długo, przed Torunia do Warszawy, a druga, jak wieczorami biegam, przed godzinę biegnę albo półtorej godziny. To chyba Elon Musk powiedział, że człowiek potrzebuje długich okresów nieprzerywanego myślenia, żeby wymyślić coś wielkiego. Jeżeli mamy taką bieżączkę, że cały czas jakieś bodźce do nas docierają, jakieś spotkania, nie ma czasu na spokojne przeanalizowanie problemu i myślenie. Ale jeżeli się odetniemy od tych bodźców, mamy wyłączony telefon, przed jak biegnę godzinę wieczorem przez noc, przez Toruń, to absolutnie nic mnie nie zakłóca myślenia. Mogę mam godzinę na spokojne myślenie i wtedy można niesamowite rzeczy wymyślić. Najfajniejsze pomysły miałem właśnie albo podczas biegania, albo podczas długiej jazdy samochodem. Zasada numer 8. Zamień edukację formalną na nieformalną. Niestety szkoły nie uczą cię o tym, co jest najważniejsze, czyli jak dbać o zdrowie, jak dbać o swój umysł, jak dbać o swoje finanse. To są trzy najważniejsze rzeczy. Szkoły cię uczą jakiś pierdół typu pozyskiwanie kwasu zasadowego, czy jak się rozmnaża pantofelek. To było fajne, jak te szkoły powstawały w systemie pruskim, gdzie nie istniał internet i nie można było do tego dojść, ale no, taka prosta rzecz, racjonalnie na to patrząc. Wiesz, jakbyś miał 100 osób i byś się zapytał, kto z was prowadzi firmę, a kto z was pozyskiwał kwas zasadowy, kwas jakiś tam foliowy, czy inne zasady, czy jakieś tam, powiedzmy, pantofelki rozmnażał, no to zapewne więcej osób otwierało firmę, tak? Albo kto z was ma problemy ze zdrowiem, tak? Więc dlaczego szkoły tego nie uczą? Oczywiście ktoś zaraz powie, że tak, ale w szkołach jest jakiś tam biznes, czy przedsiębiorczość, a to jest bajka, to są wykłady przez ludzi, którzy nie mieli kompletnie styczności z prowadzeniem biznesu, teoretyków i to uczy się rzeczy, które ciągle się zmieniają. Prawo się zmienia co roku, podatki się zmieniają co roku, więc niestety uczymy się tego samego, co się uczyły osoby 200 lat temu, a świat bardzo mocno się zmienił i będzie się zmieniał coraz szybciej. Zasada numer 9. Zwiększaj wymagania wobec siebie. Ja sobie taką wizję zbudowałem, jak patrzyłem na Elona Muska, tak? To jest gościu, co do którego masz powody go kochać i nienawidzić. I ja nie mam zielonego pojęcia, czy on się tego trzyma, tej zasady, ale jak ja sobie połączyłem pewne kropki, to mi taka teoria wyszła. Jak patrzysz na to, w jakie biznesy możesz się zaangażować, to powinieneś trzymać się klucza, czy jak zrobię to i to wyjdzie, to jakie kolejne propozycje do mnie spłyną? Co jeszcze będę mógł zrobić? Więc każdy kolejny biznes powinien być lepszy, większy, bardziej skomplikowany albo rozwiązywać większy problem, większy o rząd wielkości. Czyli na przykład Musk zaczął od płatności przez internet. Tak? To teraz się wydaje niczym. Wtedy to było przełomowe. Jak to można było przebić? No na przykład angażując się w auta elektryczne. Tak? A jak możesz przebić auta elektryczne? No na przykład lecąc na Mars. Tak? Więc ja to tak sobie rozkminiłem, że każdy kolejny biznes jest większy o rząd wielkości, jeśli chodzi o ambicje, strach, skalę, whatever. I jeśli masz takie podejście, to nie musisz mieć planu na 10 lat czy 20. Ważne, żeby kolejna rzecz, którą teraz robisz, była razy dwa, tak? I wtedy jest ten algorytm robi swoje. Zasada numer 10. Słuchaj swojego mentora. Jeżeli jednak wybieramy sobie tą jedną osobę, której chcemy się uczyć, to warto jej rady wdrażać 1:1. A nie tak, że ja mówię X, a ta osoba mówi, aha, X, ale ja sobie jeszcze dodam taką małą zmianę od siebie. Nie. Jeżeli chcesz coś wdrożyć, ktoś ci mówi, co masz zrobić, zrób dokładnie tak, jak mówisz. I to jest trudne. Jeżeli jednak wybierasz sobie tą jedną osobę, od której chcesz się uczyć i ona mówi, że masz zrobić X, to nie tłumaczysz sobie, że zrobisz X, Y, tylko robisz dokładnie X.
Później jest tak, że my słuchamy o czymś, nakładamy sobie do tego swoje przekonania i robimy po swojemu i nie mamy efektów, jesteśmy oburzeni, a okazuje się, że przecież to zmieniliśmy. To, co niesamowicie podoba mi się w moich znajomych, jeżeli oni coś słyszą od osoby, która jest w tym miejscu, w którym oni chcą być, to oni to po prostu wdrażają. Nie zmieniają nic, ewentualnie dopasowują, czy to, co było powiedziane na rynku Stanów Zjednoczonych, będzie działało w Polsce, próbują, testują, ale na samym początku zaczynają od dokładnie tego modelu, który został im przedstawiony. Zasada numer 11. Czytaj dużo książek. Starałem się czytać minimum tą jedną książkę tygodniowo w moim życiu, ale czytałem je z podkreślaniem. Podkreślaniem najważniejszych rzeczy i miałem taką zasadę, że przed pójściem do pracy każdego dnia, czyli gdy szedłem do pracy, brałem losową książkę z mojej półki i czytałem tylko podkreślone rzeczy. I powiem Ci szczerze, że tych podkreślonych rzeczy to wychodziło mniej więcej 10-15 minut czytania. Ale tak naprawdę ja przyswajałem sobie tą książkę po raz kolejny w 10-15 minut same najważniejsze rzeczy. I dzięki temu ja, można powiedzieć, że przeczytałem jedną książkę od deski do deski raz, ale następnie może ją kilkanaście razy jeszcze przeczytałem same najważniejsze podkreślone rzeczy, to już utkwiło i to jest moim zdaniem też bardzo, bardzo fajna technika. No i polecam oczywiście wszystkim zrobić sobie taki challenge, jedna książka tygodniowo przez rok, 52 książki jak przeczytacie, będziecie naprawdę o wiele, wiele mądrzejsi, będziecie mieli o wiele większą perspektywę, na podstawie której też będziecie mogli podejmować decyzje. No i to też jest, powiedzmy, pewien test, tak? No bo jeżeli nie jesteście w stanie poświęcić swojego czasu na to, żeby zdobyć wiedzę, nie jesteście w stanie przeczytać 52 książek, no to może warto przestać się oszukiwać, że życie jest niesprawiedliwe, albo że o, inni to mają, a ja nie mam, albo ja bym chciał mieć. No nie, no prawda, jeżeli nie potrafisz przeczytać 52 książek w rok i zdobyć wiedzy, no to po prostu no, nie nadajesz się do tego, tak? Więc też może to jest taki ważny reality check. Zasada numer 12. Nie obrażaj się na rady ludzi lepszych od ciebie. Otaczanie się ludźmi, którzy coś robią, to jest zadanie, które wykonywałem pieczołowicie od jak miałem lat 15-16, byle się gdzieś zaczepić. Ja poszedłem do pracy do pani, którą uczyłem angielskiego, zresztą jej męża, dali mi robotę taką, no można powiedzieć, taką no nie najciekawszą, a aczkolwiek wcale nie była zła. Dawałem korepetycje, ale zawsze jak uczyłem na przykład biznesmena w wieku lat 17-18, to ja wiedziałem, że ja go uczę angielskiego, on mnie uczy biznesu. No właśnie. No, otaczanie się tymi osobami. Ja dzisiaj jako 40-latek cały czas bardzo, Filip, naprawdę coraz mądrzej dobieram sobie ludzi. Z całym szacunkiem nawet ciebie. Jak widzę człowieka, który się uśmiecha, któremu się chce, który coś robi, który coś ma, no, wolę ten czas czy dzień stracić z tobą, stracić czy zyskać, bo tam ludzie nie lubią słowa tracić, ale jest to strata dnia. Dzisiaj będzie to dzień w Katowicach, niż zmarnować go tak naprawdę z człowiekiem, który nie robi nic i gada o niczym. I to nie muszą być pieniądze, mogą to być podróże, może być sport. Lepiej zrobić z kimś trening, niż pieprzeć o głupotach. A świat idzie w kierunku pieprzenia głupot. Będąc młodym człowiekiem, otaczaj się ludźmi lepszymi niż ty sam. Uważam, że pokora to jest bardzo fajne słowo, żeby nie traktować szefa jak bankomat i idiotę, którego można oszukać na 2 godziny, tylko jak dobrodzieja, który nawet jak cię spierdziel, opieprze, bo mnie tak, i tak mi mówiła zawsze szefowa, że dobry opierdziel jeszcze nikomu nie zaszkodził. No, do tego się trzeba przyznać, że nie startujmy w wieku lat 18 czy 20, mimo tego, że hormony szaleją i arogancja może się, czy ego wzrasta na jakieś tam wyżyny, no, zejść do parteru i wykorzystać sytuację. Zasada numer 13. Dywersyfikuj się geograficznie. Lata 2018-2019 spotykałem się z takimi bardzo zamożnymi moimi klientami, którzy już wtedy mówili, że będzie naprawdę bardzo źle, że oni się z pieniędzmi ewakuują w ogóle z Polski, bo boją się, że to będą jakieś konfiskaty, tak, że nawet nieruchomości nie chcą mieć w Polsce, że chcą w ogóle sprzedać firmę i wyjechać za granicę. I wtedy tak mówiłem, czemu oni są aż tak strasznie pesymistycznie nastawieni do przyszłości? Według mnie aż tak źle to nie wygląda. Więc miałem taką myśl, że trochę ci ludzie jednak przesadzają. Ale potem taka druga myśl. No ci ludzie jednak gdzieś doszli, tak? Już teraz mają bardzo dużo pieniędzy. Całe ich życie pokazało, że mają ciąg słusznych decyzji, skoro doszli tam, gdzie są. I ci ludzie, być może coś w tym jest, skoro oni już czują podskórnie, że coś grubego się szykuje. No i patrzyłem po tych kilku latach, no rzeczywiście, trochę grubych rzeczy się w międzyczasie wydarzyło, a teraz wydarzą się prawdopodobnie jeszcze grubsze. Więc ludzie tacy świadomi, którzy naprawdę pokazali swoim doświadczeniem życiowym, że wiedzą, co się dzieje, już od dłuższego
całego czasu byli przerażeni kierunkiem, w którym zmierzamy. Zasada numer 14. Szukaj możliwości zamiast harować. Jeżeli ktoś po obejrzeniu tego filmiku zacznie gadać z milionerami i pytać się ich o 5, 10, 15 tysięcy albo z miliarderami o milion, to jak dobrze to umotywuje, to bez problemu dostanie pieniądze. Skąd o tym wiem? Byłem teraz w zeszły weekend na takim evencie, gdzie większość osób, która była na sali, no to byli albo miliarderzy, albo osoby, które mają obroty grubo ponad 100 milionów złotych. No, wiele znanych twarzy, albo nawet nieznanych twarzy, bo znamy firmę, a nie mamy pojęcia, jak ta osoba wygląda, no bo nie ma jej nigdzie w internecie. Wiecie, licytacja charytatywna i okazuje się, że wśród takiego grona ludzi byli w stanie zebrać 26, nie pamiętam też, 28 milionów złotych na cele charytatywne. Licytacje, proste licytacje, gdzie produkty schodziły po 150, po 250 tysięcy złotych. Ktoś po prostu ma tyle pieniędzy, że jest w stanie na cele charytatywne oddać taką kwotę bez uszczuplenia tak naprawdę swojego stylu życia. I to jest miejsce, gdzie oczywiście nie musimy brać wszystkich przekonań. Pewne przekonania nam nie będą służyć, ale obcując z takimi osobami, widząc, że dla kogoś, no zobaczcie, 250 tysięcy wydać na rakietę do tenisa, oczywiście, która wygrała jakieś tam mistrzostwa, czy no nie rakieta, a bardziej ta graczka, tenisistka, ale że są w stanie wydać za takie coś takie pieniądze, a niektórzy ludzie tyle zarabiają przez kilka lat, to zupełnie zmienia perspektywę, że narzucając na innych ludzi, którzy mają zupełnie inne życie, inne potrzeby, to, że oni mają pracować ciężko i że oni mają iść zbierać truskawki zamiast, moim zdaniem, lepiej. Masz teraz czas, jesteś pod parasolem rodziców, podążaj za swoją pasją, szukaj rozwiązań, ucz się, edukuj, testuj, próbuj, popełniaj błędy, ale rób coś, co gdzieś cię rozwinie. No bo zobaczcie, jak czytacie biografie milionerów, miliarderów i oni nawet wspominają o tych truskawkach czy malinach, to nie są, słuchajcie, osoby, które idą ciężko pracować, zbierać maliny. To są osoby, które już szukają możliwości. Co mogę zrobić, żeby dodać więcej wartości? Okej, to ja z pola przywiozę te truskawki, będę jeździł i będę pukał od drzwi do drzwi i będę sprzedawał. Czyli to jest lepsze podejście do tych truskawek i malin. Nie zbieranie tego i po prostu przeznaczenie, sprzedanie swoich cennych godzin życia w młodości, gdzie mamy i siłę, i czas, i energię. Zasada numer 15. Wejdź na błękitny ocean. Ważną rzeczą dla mnie jest szukanie błękitnego oceanu. To jest czerwony ocean, to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo duża konkurencja, są bardzo niskie marże, mamy wielu konkurentów, którzy zasadniczo nie mają z czym ze sobą konkurować. Tak? Mnóstwo identycznych, bardzo podobnych do siebie firm, zacięta walka o każdego klienta, to jest czerwony ocean. Ale jest też błękitny ocean, gdzie w zasadzie nie mamy żadnej konkurencji, jesteśmy jak ten okręt na tym błękitnym oceanie, gdzie się nie rozejrzymy, tam jest pusto, marże są wysokie, jesteśmy my i nasi klienci. Niesamowity komfort działać na takim błękitnym oceanie, natomiast najpierw trzeba włożyć pewien wysiłek, żeby go sobie wytworzyć. Trzeba coś zmienić w swojej firmie, spojrzeć na ten swój rynek inaczej. Może zobaczyć, że koło naszego rynku jest bliźniaczy inny rynek, na który powinniśmy wejść. Może powinniśmy coś połączyć, coś dodać do swojego produktu, coś z niego odjąć, żeby stworzyć nowy rynek, na którym nie będziemy mieli konkurencji. Najlepsze rzeczy, które mi wychodziły, to było rzeczy związane z wyjściem właśnie na błękitny ocean. I wydaje mi się, że znaczy to nie jest taka złota rada, że to działa zawsze i wszędzie, bo trzeba jednak wpaść na ten pomysł, co w naszym przypadku będzie błękitnym oceanem. Musimy pamiętać, że jeżeli nie jesteśmy w wyjątkowo korzystnej sytuacji, że państwo daje nam jakiś monopol, czy mamy jakąś technologię opatentowaną, której nikt inny nie ma i mieć nie będzie, to każdy błękitny ocean z czasem staje się czerwonym oceanem, bo konkurencja, widząc co się dzieje, próbuje również na ten błękitny ocean wejść, co oznacza, że w długim terminie my musimy to sobie tak poustawiać w głowie, żeby seryjnie wymyślać nowe błękitne oceany. Mi też to się przytrafiło. Moim pierwszym błękitnym oceanem była Uluga IP Box dla programistów. Byłem tam absolutnym hegemonem w skali całego kraju. To też w mojej firmie generowało półtora roku temu 80% przychodów. No dramat. Uznałem, że jeżeli jestem tak bardzo uzależniony od jednego pięknego nawet błękitnego oceanu, to on się może zaczerwienić, a może w ogóle zniknąć, bo władza zmieni przepisy i wtedy cała moja firma zniknie, więc
półtora roku temu włożyłem olbrzymi wysiłek w to, żeby zacząć dywersyfikować przychody. W tym momencie raz, że mi się to zaczerwieniło, dwa, że praktyka, czy powstała duża konkurencja całkowicie mnie kopiująca, dwa, że praktyka organów skarbowych się zmieniła, no i teraz IP Box odpowiada za niecałe 5% moich przychodów po półtora roku, tak? Ale gdybym nie wymyślił kolejnych błękitnych oceanów w międzyczasie, to już tej firmy nie było. Zasada numer 16. Ciesz się z trudnych chwil. Chodzi taka legenda, że Chiny tak naprawdę dopiero się szybko rozwinęły w momencie, kiedy zdecydowali się otworzyć na świat, wypuścili swoich ludzi w świat, do Stanów, do Europy, do innych krajów azjatyckich i zaczęli modelować pewne rzeczy. Co więcej, modelując te rzeczy, zaczęli je miksować i powstała taka dawka zupełnie nowych rzeczy, nowych pomysłów u nich w Chinach, byli w stanie dużo szybciej się rozwinąć. Więc tutaj taka odezwa, bo zauważyłem, że często przedsiębiorcy narzekają na konkurencję, że oni by chcieli nie mieć konkurencji, oni by chcieli mieć spokój. I to jest bardzo często trochę jak, bardzo podobało mi się takie stwierdzenie, że ludzie proszą o siłę, chcieliby mieć więcej siły i dostają problemy, ale te problemy sprawiają, że oni są silniejsi, więc tak naprawdę na koniec dnia dostali to, o co prosili. Bardzo podobnie jest tutaj z nami, jeżeli mamy konkurencję i absolutnie ją ignorujemy albo nie mamy tej konkurencji, to mam wrażenie, że osiadamy na laurach. W momencie, kiedy jest ta konkurencja, to cały czas czujemy taką presję, że no albo odpuszczamy sobie, jednak to nie jest dla nas, albo ciśniemy tak bardzo, żeby to, co robimy, było coraz lepsze. No i w zasadzie tutaj mamy wizję tego, jak wygląda kapitalizm. Zasada numer 17. Ucinaj momenty chciwości. Była firma, która badała zyski różnych inwestorów na portfelach. To akurat chodziło o jakiegoś brokera, za pomocą którego ludzie inwestowali. No i się okazało, że statystycznie największe zyski robili ludzie, którzy zapomnieli hasła albo w ogóle zapomnieli, że mieli tam pieniądze i nic z tym nie robili, co jest bardzo dobrą informacją właśnie, żeby nie kombinować, po pierwsze, a po drugie, bardzo ważną rzeczą, że kobiety na rynku potrafią zarabiać lepiej niż faceci, dlatego że kobiety naturalnie grają bezpiecznie. Kobiety nie potrafią ryzykować, kobiety nie lubią ryzyka. Tak jest, stworzyła natura. Dlatego chociażby, nie wiem, na Hoście w 2017 roku mój kanał YouTube oglądało 8% kobiet, a już w Hoście kolejnej było to ponad 100% więcej, bo ten rynek się uwierzytelnia, wchodzą banki, wchodzą instytucje, coraz więcej ludzi o tym mówi, więc dla kobiet to już jest mniej ryzykowne, więc procentowo więcej kobiet dołącza i to tylko potwierdza to, o czym mówimy. Chciwość, kombinowanie jakieś, no bo z czego wynika kombinowanie? No z tego, że chcesz zarobić więcej, no a to wynika z chciwości, a to wynika z bieda mentalu i braku wdzięczności, czyli wszystko się wiesz. Zasada numer 18. Wykorzystaj dźwignię w postaci czasu. Ludzie w ogóle źle myślą. Ja często dostaję takie pytanie, w co zainwestowałbym 5, 10, 20, 50 tysięcy złotych i zawsze odpowiadam tak samo. Największym waszym kapitałem to nie jest te 5, 10 tysięcy złotych. To w ogóle nie traktujcie tego jako kapitał, raczej jako zabezpieczenie, żeby mieć na rachunki, jeżeli coś przykrego się wydarzy. Największym kapitałem, zwłaszcza młodych ludzi, jest ich czas. Nie mają absolutnie nic bardziej cennego niż czas. Jeżeli mamy młodego człowieka, 20-kilkulatka, dajmy na to, z mojej perspektywy to jeszcze jest młody człowiek, więc 20-kilkulatek to jest młody człowiek. Ten człowiek ma przed sobą prawdopodobnie między 40, ale raczej 50 lat pracy. Wiek emerytalny obecnie to jest 65, ale no, matematycznie nie spina się, żeby to za 40 lat też było 65 lat, więc on raczej będzie wtedy 75 lat, tak bym stawiał. Więc młodzi ludzie mają przed sobą 50 lat pracy. I absolutnie wszystko, czego się teraz nauczą, wszystkie uprawnienia, jakie zdobędą, cała wiedza, doświadczenie, kontakty biznesowe, nie wiem, kolejny język, programowanie, czy w ogóle taki język, francuski, niemiecki, angielski, cokolwiek, co się teraz nauczą, będzie im procentowało przez 50 lat. Niewyobrażalna stopa zwrotu. Jeżeli ktoś teraz, mając 22-23 lata, przyciśnie, zdobędzie jakieś uprawnienie, nauczy się nowej rzeczy, nowej technologii, cokolwiek, to mu to będzie procentowało przez lata. I bardzo ważna rzecz. O tym, kim my będziemy w wieku lat 30, 40, 50, to w sporej mierze zdecyduje to, co zrobiliśmy w wieku 25 lat. Jak ktoś do tego 30 roku życia wejdzie na jakiś poziom, zdobędzie jakieś uprawnienie, nie wiem, radcy prawnego, adwokata, lekarza, inżyniera, cokolwiek, to on już tam zostanie, on już nigdy niżej nie zejdzie, tak? Ten radca prawny, adwokat, inżynier, lekarz, on już będzie nim do końca życia, tak? Niżej niż to nie zejdzie.
Jeżeli ktoś jednak nie zrobi tego do tego poziomu, no to już nigdy tego nie zrobi. No nie ma praktycznie ludzi, którzy w wieku 40 lat zostają adwokatami czy radcami prawnymi, to się robi wcześniej. Więc kolejne kilka lat, jeżeli ten ludzie teraz, ten młodzi, swój czas zainwestują w naukę, w rozwój, w pracę, to wejdą na jakiś poziom, już z niego nie zejdą. Być może będą tylko wyżej. A jeżeli ktoś tego nie zrobi, to już całe życie będzie na niskim poziomie i potem będzie mówił, że świat jest niesprawiedliwy i ludzie go wyzyskują. Zasada numer 19. Skup się na fundamentach. Jestem olimpijczykiem, będę występował na olimpiadzie i jedna osoba z nas trenuje 4 godziny. Druga trenuje 5 godzin dziennie. I można by było powiedzieć, albo zadać sobie pytanie, czy warto spędzić tę dodatkową godzinę na treningach, jeżeli na przykład w sprincie oszczędzę 0,01 sekundy. I patrząc tak z lotu ptaka, 0,01 sekundy, czy ona jest warta tej 1 godziny dziennie? No niekoniecznie. Do czasu, jak dowiadujemy się, że ta 0,01 sekundy sprawia, że ktoś ma złoto, a ktoś ma srebro. I patrząc na to z tej perspektywy, jeżeli weźmiemy dobre fundamenty, wdrożymy je i będziemy je szlifowali, to przypomina to taką sytuację, w której są ludzie, oczywiście zasada Pareta, tak? Mamy 20%, które daje nam 80% efektów i 80% działań, które dają nam 20% efektów. I jak patrzę po ludziach, jak oni działają, to bardzo, słuchajcie, ja też przez to przechodziłem, bardzo często to wygląda w ten sposób, że oni skupiają się na tych nowościach, na zmienianiu ciągle konceptu. Nigdy to nie jest dobrze doszlifowane, bo zanim staną się ekspertami w tej jednej rzeczy, to trzeba już tą rzecz zmieniać na inną i na inną i na inną. A w tym samym czasie są osoby, które szlifują sobie dokładnie te fundamenty. I te osoby, które wiecznie skaczą z kwiatka na kwiatek, mają 80% działań, oni są wiecznie zarobieni, wiecznie gdzieś gonią, wiecznie się czegoś nowego uczą, a mają tylko 20% efektów, a osoby, które sobie szlifują fundamenty, to są te osoby, które mają 20% pracy, 80% efektów, tylko to wszystko jest trochę bardziej nudne, trochę bardziej fundamentalne. To oznacza pracę na takich 1%. I ostatnia, zasada numer 20, zrób audyt rzeczy, których się boisz. Pierwsze, co bym zrobił, to bym zobaczył, wiesz, na ile ja jestem, że tak powiem, odklejony gdzieś tam od siebie, na ile jestem w tym wszystkim, wiesz, rozwalony, co mi przeszkadza, gdzie jest taki, wiesz, pain in the ass, co będzie mnie blokować. Więc ja bym sobie po prostu kartkę papieru wypisał wszystko to, co powoduje pewnego rodzaju strach we mnie. Wypisując te rzeczy, potem bym je skategoryzował od takich, które są najbardziej takie budzące ten strach, do najmniej budzących strach i bym je po prostu eliminował. No bo chcąc coś robić, ten strach nie może paraliżować, on musi cię przed pewnymi rzeczami ostrzegać. Więc to by była pierwsza rzecz, którą bym zrobił, żeby mieć taki spokój, wiesz, w głowie. Bo jak, nie wiem jak u ciebie, ale ja tak mam, że potrafię wejść w taki stan, że jak mam taki spokój w głowie, jestem skoncentrowany, to wtedy, wiesz, nie chcę powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale wtedy naprawdę można osiągać bardzo wiele. A jak coś takiego jest, coś przeszkadza, wiesz, coś tu kuje, gdzieś tam siedzisz tą dupką, wiesz, przebierasz, no to nie pomaga. Więc to bym zrobił jako pierwsze. Po drugie, bym zrobił bardzo prozaiczną rzecz, którą robiłem też w tym roku. Zrobiłem to w 2017 roku, kiedy zderzyłem się ze ścianą kompletnie i się rozjechałem walcem. Jak wyprzedzić 99% ludzi w 2024 roku? Klikaj tutaj, żeby zobaczyć cały poradnik.